Policki PEC realizuje trzeci etap inwestycji mającej na celu zmniejszenie emisyjności i poprawę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej, w wyniku czego z ulicy Rurowej zniknie charakterystyczny rurociąg. Aktualnie trwają prace polegające na ułożeniu instalacji pod ziemią. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ciepło Powiatowe, do którego Policki PEC został zakwalifikowany w 2021 roku. Ten trzeci etap to po pierwszym, którym była wymiana sieci skanałowej na preizolowaną w ciągu ulicy Grzybowej do ulicy Mieszka Pierwszego Piaskowej. Drugi realizowany w tym roku to była ulica Piłsudskiego. A trzeci właśnie to ten fragment, który ma polegać na tym, że zamienimy sieć napowietrzną na sieć podziemną preizolowaną. Sieć preizolowana znacznie lepiej izoluje energię cieplną, a co za tym idzie, zmniejsza straty i osiągany jest efekt bardziej ekonomiczny i ekologiczny. W przypadku ulicy Rurowej, na której często dochodzi do zdarzeń drogowych, usunięcie rurociągu ma służyć także zwiększeniu bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Przedsięwzięcie ma być również realizowane na ulicy Tanowskiej, gdzie zniknie estakada znajdująca się przy wjeździe od strony Trzeszczyna, dzięki czemu nie będzie już ograniczenia co do wysokości wjeżdżających do polic pojazdów. Planujemy, że w grudniu będzie ułożony ciepłociąg. Nie chcemy przełączać w okresie Świąt Bożego Narodzenia, bo to mogą zaistnieć nieprzewidziane okoliczności, więc będziemy to robili po nowym roku, na początku stycznia. Następnie będziemy rozbierali ten napowietrzny ciepłociąg, ale tu znowu będziemy go rozbierali wtedy, kiedy warunki atmosferyczne pozwolą po rozebraniu odtworzyć chodnik. No bo nie chcemy tam zostawić krajobrazu księżycowego i czekać, aż przyjdzie wiosna. Całkowite zakończenie pracy, włącznie z odbudową chodnika, według przewidywanych szacunków zakończyć się ma na przełomie marca i kwietnia. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Policach jest jedynym dostawcą energii cieplnej z tak zwanego ciepła systemowego, czyli dostarczanego ciepłociągami. Wytwarzamy je we własnym źródle i kupujemy od zakładów chemicznych Police, które sprzedają nam energię cieplną z wykorzystaniem energii cieplnej z Polczaru, z zakładu uszlachetnienia węgla kamiennego Polczar. Także mamy jeszcze kilka kotłowni gazowych na obrzeżach Polic, tam gdzie nie ma ciepłociągów, na przykład w Trzebieży, na przykład na tak zwanych starych Policach, czyli tam w okolicach ulicy Konopnickiej, tam ułożenie ciepłociągu jest kłopotliwe, a w Trzebieży wręcz niemożliwe. Całkowity koszt realizacji wszystkich trzech etapów inwestycji wynosi blisko 13 milionów złotych. 4 miliony 700 tysięcy dotacji przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę Policki PEC otrzyma od Narodowego Funduszu w formie pożyczki.